Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony pomidorowy.pl, a.k.a. Michał. Witam was w Hugo 5 Frog Fighter! Dosłownie tak, jestem bardzo zadowolony, że nagrywam tę gierkę w końcu po tak naprawdę 2 latach. Tak, ja tę grę staram się 2 lata nagrać. I w końcu mam nadzieję, mam serdeczną nadzieję, że ten rok, 2019, sprawi, że ta gra powędruje na mój kanał w końcu. Mogę, jeżeli się okaże, że powędruje pod... w sekcji komentarzy mogę dać let's play, ten jednoodcinkowiec z tej gierki, który nagrałem 2 lata temu. Co prawda w gównianej jakości będzie on na niepublicznym, ale będziecie sobie mogli zobaczyć, jak komentowałem te 2 lata temu, a jak komentuję teraz. Swoją drogą tam... koledzy Don Kroka, albo po prostu ci podwładni Scylli, no w zasadzie to są takie Don Kroko Minionsy, płynęli sobie przed chwilą łódką. Taki fajny element tutaj w tej gierce. No i ta żabka, która się w sumie kręci na prawo i na lewo, bo nie wie, co ona ma ze swoim życiem zrobić. Nie chce jej się siedzieć w gierce, kurde w dupę. Dobra, żarty na bok i inne tego typu pierdoły. Sprawdźmy opcje, wszystko tutaj gra. Co jest dziwne, muzyka w ogóle nie gra, czyli już widzę, że będzie problem, jeżeli chodzi o soundtrack. Mam zawsze ten pieprzony problem, jeżeli chodzi o soundtrack. Dosłownie, zawsze pieprzony problem ze soundtrackiem. Nie wiem czemu, nie wiem czy to jest przez moje ustawienie emulatora, ale... soundtrack nie chce w tej gierce działać, a ta gierka ma soundtrack. I to nawet spoko. Żarty na bok. Chociaż nie wiem, czy ja w ogóle przez sekundę tutaj zażartowałem. Po prostu pierdoły na bok. Powiem to w taki elokwentny sposób. Zaczynamy grę. Swamp Loading. Czyli mamy oto już nasz pierwszy świat, który dzieli się na 4 podpoziomy. Zadaniem w tych światach będzie następujące. Jeżeli chodzi o bagna, Hugo ma jedno zadanie. Mianowicie za pomocą tych liści... to są liście, czy to są liany? One chyba liany się nazywały. Musi za pomocą tych lian dostać się na taki kamyczek, jaki widzieliście tutaj przed chwilą. Oczywiście platformy będą różnie oznakowane, nie tylko takimi kamyczkami, ale może być nawet to jakaś zupełnie inna z dupy platforma, zupełnie inny z dupy obiekt, który tak naprawdę nie pasuje trochę do całego otoczenia. I Hugo będzie po prostu musiał się dostać do takiego purpurowo-czerwonego, fioletowego klucza. Tak, dosłownie połączenie wszystkich 3 kolorów. I w pierwszych poziomach zasada tej gry jest taka, że kiedy zbierzemy te purpurowe klucze, one nam odblokują ołtarzyk.
Ołtarzyk z żabką. No i kiedy zbierzemy ten ołtarzyk, to pojawi się nam złoty klucz, który właśnie odblokuje bramkę, która kończy poziom. No i mieliśmy tutaj level code, ale ja sobie z haseł nie będę korzystał, bo mam emulator. Co innego jak się gra na konsoli, ale też nie ma co się dziwić, ponieważ wszyscy doskonale wiemy, że gry IT i Media, czyli twórców Hugo, jakoś na konsole nigdy nie miały systemu zapisywania na kartę pamięci, więc ta gra tym bardziej czegoś takiego nie ma, bo te gry też długie nie są. To jest przykre, że IT i Media nie wydało trochę dłuższych gier z Hugo w roli głównej, rzecz jasna. No ale też może budżetu nie mieli na to. Podejrzewam, że to były czasy, gdzie IT i Media bardziej zajmowało się tym programem telewizyjnym niż tym. Znaczy ja wiem, że IT i Media dzieli się na inne tam zespoły, że tam jest zespół zagraniczny, polski i tak dalej, ale wiecie, o co mi chodzi. Podejrzewam, że po prostu może nie mieli faktycznie budżetu, albo po prostu byli czymś innym zajęci i jakoś szczególnie nie chcieli wydawać jakichś super długich gier Hugo. Albo po prostu stwierdzili, że Hugo nie jest jakąś super taką serią, która potrzebuje nie wiadomo jak długich gier. Tak też mogło być. No dobra, my tutaj pierdu, pierdu, gadu, gadu, a czas przejść może do fabuły tej gierki, o ile jakaś istnieje, a uwierzcie mi, że istnieje. Fabuła w tej gierce jest następująca. Po prostu... Chciałem powiedzieć Don Scylla. Chciałem, kurde, powiedzieć Don Scylla. Don Kroko i Scylla mieli już dosyć tego, że przegrywali za każdym razem z Hugo. No i sytuacja po prostu wymknęła się, powiedzmy, spod kontroli, bo postanowili uderzyć troszeczkę w taki nerw. Na pewno nie wiecie, o co mi teraz chodzi, bo sam nie wiem, o co mi nawet chodzi, mówiąc to słowo. A więc powiem to w bardzo kolokwialny i bardzo mądry sposób, w uproszczony nawet bym powiedział. Po prostu Scylla i Don Kroko postanowili się zemścić na Hugo za to, że ciągle przegrywali. I postanowili tak jakby porwać żabki, ponieważ Hugo się mocno przyjaźni z żabkami, no i sytuacja jest taka, że Hugo teraz jest wpieniony i musi ich wszystkich ratować. I ktoś do mnie dzwoni w drugim pokoju, ale nie chce mi się odbierać telefonu i chyba zaraz to zrobię, bo już tak mam game overa, tak więc uczcimy game overa, żeby nie robić osobnych filmików niepotrzebnych, zaśmiecających kanał. Serio, nie wiem, nawet nie wierzę, że ja to powiedziałem. A teraz pozwólcie, że na chwilkę was opuszczę i dowiem się, kto do mnie dzwoni. Za przeszkadzanie mi w nagrywaniu to dosłownie macie w pierdzie. Pozdrawiam moją dziewczynę, która właśnie w tym momencie do mnie dzwoniła. No, jak doskonale wiecie z tym, co powiedziałem przed chwilą, że dostanie w pierdziel osoba, która do mnie dzwoniła, no niestety sytuacja obróciła się przeciwko mnie, no i będę dzisiaj po nagraniu tego odcinka wybatożony. Dosłownie będę batożony biczami i wszelkimi innymi rzeczami, żeby po prostu tylko zobaczyć, że... Raczej... Może nie zobaczyć, a po prostu... Wiecie, o co chodzi, nie będę tego tłumaczył, bo mi jest samemu wstyd. Że tak powiem, wstyd i hańba. No, ale jeżeli chodzi o fabułę tej gierki, to co tłumaczyłem przed ZW, to by było na tyle, naprawdę. Ta gra nie ma jakiejś, mówię, super tajnej fabuły. To nie jest... Hugo to nie jest w ogóle seria, która ma jakąś głęboką fabułę, zacznijmy od tego. I to raczej wszyscy są w stanie, że tak powiem, sobie wyobrazić. Raczej nikt nie jest na zasadzie tego, że... To Hugo nie ma głębokiej fabuły? Co? Nie ma tu żadnych innych wątków? No nie, no nie ma innych wątków. Po prostu Hugo to Hugo. I tyle w temacie. No i ja znowu zginąłem, znowu spardoliłem sprawę. To chyba nie jest przekleństwo, co nie? I z jedną rzeczą ciągle zwalam sprawę, bo jak zauważyliście, ja mam dwucyfrowe IQ. Zamiast... Nie wiem, po co ja w ogóle lecę tam do przodu, skoro tutaj mamy klucz, który się kręci. Halo, halo. Nie ma tak dobrze, ja cię zbiorę tutaj, skurczysynu jeden. I teraz mamy tam w prawym dolnym rogu ołtarzyk z żabką. W porządku, zbierzemy go.
Najczarniejsze scenariusze ze mnie wychodzą, proszę państwa. O, ale można to tak zrobić, jak normalnie cywilizowany człowiek, a nie jak jakaś małpa. No i nie do końca znowu zwaliłem sprawę, bo mogłem od razu tam popłynąć. Co jest ze mną nie tak? Czy naprawdę 11 godzina sprawia, że ja nie myślę? To, że wstałem niedawno i spałem, kurde, z półwygiętą kołdrą, nie oznacza, że ja jestem, nie wiem, jakiś nienormalny. Halo, ludzie. O co tu chodzi? Dobra. Super, świetnie. Zarąbiście. To już trzeci game over w jednym miejscu. O co tu chodzi? Dlaczego takie rzeczy się dzieją przeciwko mnie? Tak swoją drogą. Ja ogólnie gram w tę gierkę na klawiaturze. Pewnie jesteście ciekawi dlaczego. Dlaczego ty nie grasz na padzie, pomidor? Przecież gry na emulator gra się na padzie, a nie na klawiaturze jak jakiś kurde mainstream. Otóż mam do tego prawo. To jest raz. Dwa. Na chwilę obecną nie mam pada do kompa, a pada do PS4 jakoś szczególnie nie chce mi się używać, no bo pad do PS4 to pad do PS4 i tyle w temacie. Pozdro 600. I znowu zwaliłem sprawę, bo znowu źle to wszystko wymierzyłem, ale to już jest moja sprawa. Tak czy siak, ta gierka też nie ma zbyt wielu kontrolek, bo tylko tutaj w menu musisz X-em operować i tak naprawdę grasz już tylko tak zwanym D-padem, czyli ja sam mogę tutaj na strzałkach grać, bo nie ma tutaj, Hugo, żadnych double jumpów ani nic. To jest po prostu gierka, by zdobywać klucze, ratować żabki, ponieważ żabki to pierdoły są i tyle w temacie w zasadzie. Yo. Czy ja się kiedyś nauczę normalnie tam skakać? Naprawdę. Tu już mnie... cholerka strzela. Tak łagodnie mówiąc. Dobra, odblokował nam się exit. Nienawidzę tej walonej piranii. Dosłownie, to jest coś, czego ja nienawidzę z całego serca. Ale myślę, że szybko skończymy sobie ten poziom. Prawda? Tak jest, tak jest, tak jest! Pamiętam, jak moi kuzyni nienawidzili dosłownie tej sekwencji gry. Po prostu oni tak rage'owali. Dosłownie oni nie potrafili przejść tych bagien. Oj, znak zapytania. Co to za znak zapytania? A, bonus round. What? Co? Czemu mi tak słabo poszło na sam początek? Dobra, never mind. Tak czy siak, jeżeli chodzi o te oto takie podpoziomiki, sytuacja z nimi jest jasna i przejrzysta. One są takimi transformacyjnymi poziomami, które mają informować ciebie, drogi graczu, że my zmieniamy teraz świat. Z bagien pójdziemy teraz na coś, co będzie mroziło krew w żyłach dosłownie osobom z arachnofobią i innymi tego typu tegesami. Już wiecie, o czym mówię? Mam nadzieję. Bo jak nie, to się policzymy na ringu. Jesteśmy teraz w dżungli, proszę państwa. Drugi świat. Dżungla, gdzie roi się od pająków i od innych kocich. Jakby to Energik powiedział z Drapes. Cholerka. I jak widzicie, już sobie nie daję rady, bo pająki są po prostu potężniejsze, że Hugo na ich widok po prostu jest znokautowany. Dobra, mamy purpurowy kluczyk i zobaczymy, czy teraz będziemy mogli normalnie zakończyć poziom ze złotym kluczykiem. Ale tak swoją drogą, te poziomy graficznie fajnie się prezentują, jak na taką grę na PSX-a. Serio mówię. I proszę bardzo, to jest kolejna rzecz, która w sumie jest potwierdzeniem tego, co ja mówiłem. Czyli mianowicie, od razu sobie nie pójdziemy do exitu, proszę koledzy, proszę państwa, panie i panowie. Ponieważ teraz musimy zdobyć ołtarzyk i wtedy mamy złoty klucz. I z tego, co wiem, to co świat będzie to właśnie tak mniej więcej wyglądało, że będzie czerwony klucz, ołtarz, złoty klucz. W tym wypadku, jeżeli chodzi o ten świat. Jeżeli chodzi o następny, to będzie czerwony klucz, ołtarz, czerwony klucz, ołtarz, czerwony klucz, ołtarz, złoty klucz. Coś takiego. Nie chcę tutaj was wprowadzać w błąd. To jest troszeczkę tak jakby moje rozumowanie. Ja mogę też troszeczkę, że tak powiem, się mylić.
Tak łagodniej mówiąc. Ale ten dźwięk zdobywania kluczyka jest taki przyjemny dla ucha, powiem szczerze. To też zresztą jest przyjemne dla ucha. Lubię na takie udźwiękowienie zwracać uwagę, bo lubię jak gierka ma jakieś życie. Ta gierka, co prawda, tej gierce tego życia trochę brakuje, bo bez soundtracku to tak trochę, no, cicho jest w tej gierce, ale. Czy to jest powód do jakiegoś, nie wiem, narzekania? No, może trochę. No i oczywiście musiałem spartolić sprawę. Czekamy na ten kablot. Szybciej, gnoju! Dawaj do góry. W 53 sekundy. Proszę, koledzy, proszę państwa, panie i panowie, patrzcie w jak bardzo szybki sposób. Ja to ograniczę już, bo mnie sam się zaczynam triggerować, jak powtarzam jedno zdanie. I ten wodospad jest po prostu piękny. No i ten pająk na środku, że tak powiem, pola bitwy. Dobra. Uwaga, uwaga, bo tutaj pociąg pająków na 12. Czekamy teraz, żeby oni se polecieli tam. Proszę się odsunąć, bo ja tutaj chcę pozwiedzać, jestem trollem. Halo? Dzień dobry, panie pajączku. Czy pan by się przesunął łaskawie? Ej, a ja tutaj zaczynam. Myślałem, że tam zaczynam teraz przy tej palmie. Byłoby śmiesznie. Dobra. Skup się! Hugo, skup się! Hugolina i dzieci czekają! Z zupą z pająków! A ty takie rzeczy odwalasz! Wstydziłbyś się, gnoju! No nie! No to już jest paradoks jakiś, że ja tak failuję. Dosłownie. Nie zgadzam się na taki scenariusz. Nie zgadzam się. Czemu stoisz jak taki słup soli? Dobra, nevermind. Ła! Pyk, pyk, pyk. Dobra, dobra, dobra. Pyk, pyk, pyk. Mamy to. Ach, szybciej, gnoju. Czemu tak się dzieje? Powiedzcie mi. Czemu tak się dzieje, że ja takie fejle odwalam? Albo dlaczego gra jest taka, nie wiem, do mnie brzydko nastawiona? Proszę kluczyk, dziękuję. No serio tam ołtarz? A, no w sumie on tam stał ten ołtarz z tą żabą. Dobra, to się zgadza w sumie. O, no to dzięki za postawienie tego złotego klucza, naprawdę. Jezu, jaki to był speedrun! What the hell? Dobra. Szybko! Jest, minuta. W minutkę udało się, że tak powiem. Minutka, taka herbatka w sumie. Dla osób, które chcą mieć taki sam stan gry jak ja, to proszę bardzo, piszcie sobie kod. Śmiało. Nie ma żadnego problemu. A my zaczynamy trzeci poziom w dżungli. To jest, z tego co wiem, ostatni poziom, ponieważ każdy z tych światów ma po trzy poziomy. Dobrze to powiedziałem. Nareszcie bardzo w dobry, fajny sposób skleciłem zdanko. Uwaga, uwaga, bo te pająki są bardzo niebezpieczne. Wow, ale go uniknąłem. Patrzcie. A ten mnie tutaj kwasem tu pobił. Co on se wyobraża? Że on tak łatwo takiego trolla jak ja może pokonać? No co ty, kurde, gościu. Się w łeb puknij. O, i te pająki niestety tak, wiecie, pogilgały Hugo po nosie i Hugo od razu zginął sobie. A ten po prostu nadepnął na niego i wiecie, już ADHD Hugo dostał i od razu amputacja stopy. Dobra, lecimy dalej. Nie, ja jakby co nic takiego szczególnego nie piłem przed nagraniem tego LP, znaczy tego jednoodcinkowca. Powiem wam szczerze, że ja piłem Mirindę zieloną, kiwi. I myślę, że to nie jest powód, w którym to ja bym miał gadać takie głupoty w tym momencie. Aż sam jestem zdziwiony, że ja takie słowa niektóre, wiecie, wypowiadam na takim family friendly nagraniu. Co z tego, że to już dawno nie jest family friendly, dlatego że już poleciały niecenzuralne słowa. Ty, gościa, mam zero żyć! Ogarnij się!
Skończmy ten poziom i pójdźmy na trzeci świat. A nie gnijmy ciągle w drugim świecie, bo to jest przykre, to jest przykre. Dobra, nie chcesz po dobroci, to będzie po złości, kurde. Swoją drogą, kurde, dźwięki tej wody, które tutaj nam towarzyszą. Tak wiecie, taka woda lejąca się tak... Jejku, jakie to jest zarąbiste. Taka... To jest to trochę takie poczucie spokoju. Pomimo tego, że grozi niebezpieczeństwo, bo tyle pająków jest. Że to jest szok. I kokony z pająkami. Albo to są nieurodzone, albo to są te pająki z tego. No, to są aborcje, że tak powiem. Pająki po aborcji. Wklecione w kokon. Aja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 j. Idzie po złoty kluczyk. Kulczyk, kluczyk. Stanisław Kulczyk, złoty, złocisty, z ulicy Złotopolskiej. No i widzicie, proszę państwa, w minutę kurde, weź się naucz innych słów, bo naprawdę to już jest wstyd i hańba, że ty polskiego języka nie znasz. No. Nie widzisz, Hugo przy ciebie popełnił... No. Co on odwala, ten Hugo? W łeb chce dostać? A to miało być takie spokojne nagranie. Miało. A co z tego wyszło? Sami widzicie. W ogóle ta rakieta jest jakaś taka dziwna. Chora na wory jest. No nie gadaj, że nawet w tym poziomie będę miał game overa, bo to już będzie... To już będzie dosłownie takie... Hashtag, nie wiem, hashtag bieda to już będzie. Crystal Grotto. Crystal Grotto. Grotto, wiecie o co chodzi. Grotto to jest ten mem z Izakiem. Grotto, haha, haha. Martwy mem. Dobra. Teraz tutaj, jak widzicie, jesteśmy w jaskini, gdzie jest pełno nietoperzy i tych kryształowych gostków, którzy mają nierówno pod sufitem zresztą. I Hugo to samo, bo Hugo nie potrafi doskoczyć na głupią platformę tak swoją drogą. Hugo, ja doskonale sobie zdaję sprawę, że ty jesteś zmęczony, że tobie się nie chce już ratować świata po raz dziesiąty, no bo i tak gówno zawsze dostajesz, bo na gówno zasługujesz. Ale... Z łaski swojej nie utrudnij mi gierki, bo ja bym chciał uratować świat i chociaż przez chwilę być doceniony. No niestety nie będę doceniony, bo ty sprawiasz wrażenie takiej osoby niepełnosprawnej umysłowo, więc zamknij się. Ale dziwna cisza jest tutaj. Tak, dziwna cisza, bo soundtracku nie ma, weź. Ale Jezu, ja w tym let's playu naprawdę odkrywam Amerykę, ja powinienem być kurde Krzysztofem Kolumbem YouTube'a, serio. Albo Krzysztofem Ibiszem, to się zdziwisz, kurde. Że ja jestem Krzysztof Ibisz. To się naprawdę bardzo zdziwisz! Patrz na to. I kolejny ołtarz i zaraz będzie kolejny purpurowy klucz. Albo po prostu rubinowy. O, powiedzmy, że to jest taki trochę rubinowy klucz. Żeby się nie mylić. Myślę, że to nie jest głupi pomysł. Tak szczerze. No i wiedziałem, i znowu będzie kolejny ołtarz, i znowu trzeba będzie tam gdzieś skakać. Bo po co szybciej kończyć poziom? Nie, po co, gościu? Siedźmy se dłużej w tym poziomie. Dłużej fejlujmy, ludzie będą mieli z czego się śmiać. Będą mieli beczkę ze mnie. No, w sumie, czemu nie? To nie jest głupi pomysł. Ty, Hugo, serio masz jakieś upośledzone stopy, serio. Weź się lecz na stopy, gościu. Ha, widzicie? Ja tego nie zrobię, ja zawsze zrobię. Tylko trzeba po prostu się postarać. Ło! Dosłownie jak Hugo, dosłownie ło! Znaczy ja wiem o co chodzi tutaj, ale kurde ło! Ło, ło, ło! Teraz widzę tutaj, że
technologia w jaskini się bardzo mocno rozwinęła, skoro mamy lasery normalnie, które padają z kryształów. No serio? Co to w ogóle jakieś za lasery w jakimś domku czy gdzieś tam? Ludzie, technologia poszła do przodu! Lasery mamy w jaskiniach teraz! Jaskinie są ściśle tajnie i ściśle tajnie strzeżone. Pamiętaj, gościu, jak wejdziesz do jaskini, to chroń wory, bo będziesz na nie chory. Nie wiem, co ja właśnie w tym momencie powiedziałem, ale idźmy do przodu lepiej. Wiecie co, jestem przerażony jedną rzeczą. Mam 28 minut na nagraniu. I jest jedna rzecz, taka jedna zasadnicza rzecz, że ja praktycznie będę musiał te wszystkie fajle wyedytować. Ale to nie jest problem. Dam radę. Ja mam nie dać rady, kurde. Już nie z takimi rzeczami się trzeba było zmierzyć. Złoty klucz! Ej, to jest szybki poziom wtedy. Skoro mamy tu już złoty klucz. Ale to jest trochę podejrzany, ten złoty klucz. Ktoś czuje, że ten złoty klucz to jest atrapa. Tak naprawdę. Nie no, mam nadzieję, że to nie jest prawda. Bo jeżeli to jest prawda, to głośno będę płakał. To ten płacz usłyszycie w wszystkich waszych domach. Nawet za granicą będą słyszeli ten piękny płacz. Wow. I tam jest exit. Weź tam się teraz, gościu, dostań. W sumie da się. Jak się nie da, jak się da dostać? Wow, to dosłownie... Ja nawet nie chcę... Powiem wam szczerze, że to był dosłownie... Fart. To się nazywa fart. Tak kolokwialnie mówiąc. Mamy 4 życia. W ogóle to jest fajne, że życia są regenerowane, bo znam gry, gdzie... Życia nie są regenerowane. Na przykład, poza takimi poziomami. Wow, a po co to było tak swoją drogą? Czy ja jestem jakiś, kurde, dziwny, że ja tak zrobiłem? A i znowu mamy purpurowy klucz. No purpurowy, bo to nie jest rubin, tam nie ma w środku rubiny, więc... Takie oszukane w sumie. Oszukanet. Gra oszukanet mnie. Gra oszukanet for me. Ale tam jest ołtarzyk i myślę, że wypadałoby do niego podejść. Złoty kluczyk. To oznacza koniec tego świata. Zaraz jesteśmy blisko końca świata. Tego, czyli Crystal Grotto. W sumie fajnie byłoby sobie przetłumaczyć, co znaczy Crystal Grotto. Może ja tam na początku przetłumaczyłem, co jest bardzo prawdopodobne, bo ja takie rzeczy podczas montowania lubię robić. Oj, 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 lubię robić, popatrz. O, popatrz, jak lecę w dół. No i popatrz, jak ginę, ha, 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 ale zabawne, ha, 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 śmiejmy się wszyscy. Kurwnędzy. Szkurwa. Ja pierdo... dobrze, dobrze, jest, kurde, ha, ha. Udało się! Skończyłem poziom! Taka mała dygresja. Gespatio Śmietniku 1, bo wiem, że to oglądasz. Wyzywam cię w tym momencie. Nagraj tę grę. Spróbuj zrobić z tej gry jeden odcinek. Rzucam na ciebie klątwę Hugo. Dosłownie. Znak zapytania, czyli oznacza, że kolejny poziom transformacyjny, który będzie nas informował, że zmieniamy świat. Czy może być coś piękniejszego niż poziomy transformacyjne? I fałszywe platformy, które zrobiły ze mnie jednego wielkiego trolla. No i Hugo, który ma upośledzone stopy. Zresztą to już o tym wszyscy wiemy. Po co ciągle rozdrapywać rany, które już zostały zadane dla Hugo. Ale spokojnie, ja po nagraniu spowoduję, że jego ogon będzie robił piruet i zrobię z niego helikopter. Mówię serio. Bez kapy. Zrobię z niego helikopter. I będę... Albo zrobię z niego wiatrak i sobie, wiecie, obok lampy na suficie powieszę. I będę miał takie fajne chłodzenie. O, chłodzenie na głowę przyda się.
No wiem, że te strzałki mi podpowiadają, że mam tam iść. Ja chcę tam iść. Naprawdę, ja jestem taki lamus, że ja tutaj nawet zgameoverowałem. Naprawdę, serio. Jezus Maria, ludzie. To już jest smutne. To już nawet śmieszne nie jest. Patrzcie, jak strollowałem w 30 sekund, kurde. Umiecie tak? Mam nadzieję. Czas na faktory, czyli chyba przedostatni poziom, jak nie ostatni. Ale tutaj syf kiła i mogiła, dosłownie. Jaki tu jest syf? Boże święty, weźcie umyjcie te dziwne miejsce. Tak swoją drogą zdaję sobie sprawę, jak mam przejść ten poziom. Nie mam dwucyfrowego IQ, żebym nie wiedział. Ale przyznam szczerze, że poziomy z taką fabryką spoko są. Fajnie on się prezentuje. Nie powiem, że nie. A, au, 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 ała? To bolało. I to też bolało. Trzeba tu się w miarę szybko wydostać i iść do purpurowego klucza, bo jak nie, to będzie słabo. Tato. Będzie słabo, tato. Szczerze powiedziawszy, ta lokacja troszeczkę mi przypomina, jakby cała akcja działa się na dzikim zachodzie, który został zanieczyszczony przez jakieś odpady. Podejrzewam, że ktoś tam puścił bąka i teraz dlatego są takie właśnie rzeczy, że takie toksyny wyszły. No a jak ktoś je zbyt ostrego kebaba na cienkim, no to nie ma co się dziwić, że takie odpady właśnie się już generują. Prawdopodobnie jesteśmy w żołądku czy jakiejś osoby tam, jakiegoś głamba, który przypadkiem nie widział, co je, i pożar takiego trolla, który stał się tasiemcem. To jest naprawdę, ty, dobra teoria spiskowa na gierkę. Grać tasiemcem, który jest trollem. Interesujące. Może jesteśmy w żołądku Scylli, to jest tak naprawdę jej żołądek. Wszystko jest możliwe. Tylko wystarczy chcieć. Nie dało się tam, nie dało się uciec. Ta beczka powiedziała do mnie: Hugo, nawet nie próbuj, nawet się nie waż. Ja cię zgniotę. Twoje życie i tak już nie ma sensu. Wszyscy się z ciebie śmieją. Albo się z ciebie śmieją, albo się z ciebie śmieją. To jest przykre. O, to jest bardzo przykre. I dołujące, że ja trafiam w parę wodną. No. Weźcie już, proszę, zabierzcie mnie stąd. Dobra. Teraz zrób tak, jak twórcy każą. Zrób tak, jak twórcy każą. Bardzo dobrze. Plus 10 dla ciebie i dla twojej wypowiedzi. Teraz skocz w dół, panie Janie. Następnie dostań się tam. Dokładnie tak. Omijaj przeszkody, które są dla ciebie tak naprawdę pikuś, pikuś bakuś, taki serek do jedzenia. Tak jak Danonki. Następnie udaj się do kolejnego ołtarza, który zrespił się za tobą, ponieważ twórcom po prostu nudziło się i chcieli ci dla beki uprzykrzyć życie. Po czym dostaniesz się tutaj i spadniesz, jak ostatnia pierdoła, ale spokojnie, to nie jest jeszcze powód, by się poddawać. Powód, żeby się poddawać, był właśnie przed chwilą, bo mogłem się przez chwilę poddać, żeby iść dalej, bo szczur spowodowałbym, że Hugo dostałby ADHD i by nie przeszedł poziomu. Ale dzięki temu Hugo zachował sobie 4 życia. I w taki oto sposób został skrzywdzony przez parę, bo Hugo woli być śmierdzielem, który się nigdy nie myje. No w sumie jak robi imitację Shreka, bo mieszka na bagnach z trollami i ma troll rodzinkę, trollololo, to nie ma co się też dziwić. Ale finał jest taki, że przeszedłem ten poziom. Jest! Tak jest! Udało się! Czas na drugi poziom faktory. Mam nadzieję, że pójdzie lepiej niż ten, który był przed chwilą. A co my tu mamy? Ej, fajnie wygląda. Teraz jesteśmy tak jakby w środku tej fabryki, co nie?
No, kurde, nie jesteśmy na zewnątrz. Nie ma tutaj żadnych innych rzeczy. Teraz po kołach zębatych. Jezus Maria, Hugo, ty masz tak mocne stopy, że ciebie nie bolą dosłownie po takich spacerach po kołach zębatych. Stary, ty kurde możesz w maratonie kurde biegać po fabryce. No, troszeczkę się przeliczyłem. Będę tutaj failował. Ale co to są. Co to byłby za let's play, gdybym nie failował? Przecież to byłoby gówno. Ludzie nie chcieliby tego oglądać. A tak to ludzie przynajmniej będą mogli sobie pomyśleć, że. Siema Marek. No, siema Krystian. I co, jak tam? Minęła ci ta depresja? No, powiem ci, że minęła. Oglądałem sobie pomidora i świat stał się piękniejszy. Dosłownie. Świat stał się piękniejszy. Już wiem, że ja nie mam ciężko w życiu. Bo mi tam, nie wiem. Bo mi tam Rayman odmawiał posłuszeństwa i inne tego typu gra. Ale ja wiem, że to co ja mam, to jeszcze jest nic. To co pomidor miał. O Jezus Maria. Można o tym godzinami gadać. Przez jakie on piekło przechodzi. A koło zębatego przez to troluje. I spada na własną śmierć. Zainwestuje chyba zaraz w kasę. I to motto było nawiązaniem do starego motto, o którym Pixel wie. Przypominają mi się stare czasy Skype'a, jak się ze wszystkimi rozmawiało. Miało się tych kolegów, przyjaciół, a teraz to masz się tylko wspólników. Innych zakładników zakładu pogrzebowego. Niestety, takie życie jest. Oczywiście mam nadzieję, że nikomu nie muszę tłumaczyć, że większość rzeczy, co ja tutaj mówię, to tylko taka, nie wiem, że to jest żart. Raczej nie muszę takich rzeczy tłumaczyć. Tak, to, tak samo jak na przykład Game Over. To jest dopiero jeden wielki żart. Tylko wiecie, jaki jest problem, że to jest nieudany żart. Więc twórcy, nie postaraliście się. Nie zaśmiałem się. Żenujące to było z waszej strony. Żenuła! Teraz idąc z tym tokiem matematycznym, trzeba skorzystać na tą platformę, a ta platforma nas wybije tutaj, dokładnie, tak? I teraz będziemy mieli bezproblemową... No właśnie, bezproblemowy exit. Dokładnie tak. Factory. Loading. O, i to jest chyba ostatni poziom. Na to wygląda. Więc teraz idąc tym matematycznym tokiem myślenia, trzeba po prostu strollować Don Kroka, który przebrał się nie wiedzieć czemu za kucharza. A, dobra, tam nie porobisz mnie, bo jestem dobry matematyk. Jestem pro matematyk. I dlatego miałem jedynkę z matematyki. Dokładnie tak. Dlatego miałem jedynkę z matematyki. Ale kozak. Dlaczego Hugo miał dosłownego laga mózgu? Co się tam odblokowało? Coś fajnego! Chodź tu frajerze! Chodź tu frajerze, nie dogonisz mnie! To lawa mnie dogoni. Tfu! Jeżeli ktoś był w stanie policzyć, ile ja Game Overów do tego czasu zrobiłem, to niech śmiało mi napisze w komentarzach. Niech mnie jeszcze dobije w ten sposób. Bo ja lubię, jak ludzie mnie dobijają w taki sposób, mówiąc mi, ile ja Game Overów, że tak powiem, zdobyłem. Bo to jest achievement get, dosłownie, ludzie. Ja uwielbiam Game Overować w grach. To jest coś pięknego. Zwłaszcza jak Game Overuję w takich dosyć przyjemnych i łatwych gierkach, jaką jest Hugo, bo ja nie uważam, że Hugo 5 jest jakoś szczególnie trudną grą. To niestety motto większości ludzi z zagranicy, że ta gra jest dosyć trudna, bo ma takie brzydkie sterowanie, a ludzie się nie zdają na trudnym sterowaniu. Ludzie nie wiedzą, co to znaczy mieć trudne sterowanie i taka jest prawda. Jak już, to ja mam po prostu słaby moment. Słabe, albo jakby to powiedział polski gamer 17. Słabe momentum miałem w tym momencie. Memento mori. No dawajcie, dawajcie. Aja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 j.
To będzie bardzo długi odcinek. To jestem w stanie wam powiedzieć. Ale z ciebie frajer, frajerzyno jedna. Zaraz tobie pokażę jednego wielkiego. No i widzicie, już zepsułem. Już zepsułem, ja pierniczę. Było tak pięknie. No ale ty to sam tam możesz, co jedynie w nosie podubać. Tą łychą. Może by ci przynajmniej lepiej zrobił, może byś sobie wydubał ten orzeszek, który tam ci pomiędzy głową a mózgiem, znaczy w miejsce, gdzie powinien być mózg, tam utkwił. Więc polecam ci serdecznie podubać tą łychą, którą ty mnie tam próbujesz gonić, czy nie wiem, czy co to jest, czy to jest łyżka, czy Bóg wie co to jest, czy to patelnia jest, albo coś patelniopodobne, albo coś, co ma imitować patelnię, do cholery jasnej. Wow, 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 wow! Teraz cię strolujemy. Gościu, ty mnie strolowałeś, no jak ty o tym wiedziałeś? Czy on jest upośledzony, że biega z tą drewnianą michą? Czy mi się tylko tak wydaje, że on jest upośledzony? Weźcie mi powiedzcie w komentarzach. Może tam ze mną jest coś nie tak, ale mi się wydaje, że to jest bardziej upośledzony. On z siebie błazna robi. Że biega z taką drewnianą łyżką. No i teraz, kurde, nie spierdziel tego, Hugo, kurde! Ty frajerze jeden! Ty frajerze jeden! Dobra, tam pal gumę lamusie jeden. I patrzcie, kurde, co mu się stało. Klatka na niego spadła i frajer teraz będzie gnił w klatce przez 1000 lat. I to by było na tyle, proszę państwa. Udało nam się ukończyć Hugo 5 Frog Fighter na PlayStation 1. I w taki oto sposób skończyliśmy kwadrologię i Hugo 5. Z takich, powiedzmy, trochę głównych gier. Chociaż jeszcze mi jedna gra Hugo została, ale coś czuję, że niedługo będziemy mogli przejść na zupełnie inną erę gier Hugo. Tak więc nie mogę się tego serdecznie doczekać. Udowodniłem to, że moje kuzynostwo, które grało i zagrywało się w Hugo, no i mi się nie udało przejść tej gierki, a mi się udało i to zrobiłem po raz chyba 4 albo 5, kiedy zacząłem to nagrywać. Tak więc jak dla mnie gra pod względem grafiki, udźwiękowienia wypada bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o samą grę, dałbym jej mocne 8 do 10, bo jednak nie powiem, że nie. Momentami ta gra jest bardzo trudna. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli jesteś nowy i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz wbicia na grupę, by otrzymywać powiadomienia o wszystkich rzeczach, co publikuję na grupie odnośnie odcinków, live'ów i nie tylko. Po prostu też daję informacje, żebyście nie dziwili się, że na przykład danego dnia nie ma live'a albo odcinka. Jeżeli tobie, drogi widzu, się podobało, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz przede wszystkim, czy grałeś w tę grę, czy w ogóle ci się ta gra podobała. Czy masz zamiar zagrać się w tą gierkę? No i dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i widzimy się w kolejnych gierkach na kanale. Pa 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 pa